Cześć, witajcie, ja to jest Fanfic. Świt, część piąta. Nowe informacje. Pewnego dnia, jak to zwykle bywa, był piękny poranek. Nic się ogólnie nie działo. Aż do tego dnia. Discord zmaterializował się przed laboratorium napędu odrzutowego i fizyki doświadczalnej. Akurat wychodziła Trixie do pracy. Zobaczyła Discorda, ta się cofnęło. Wbiegła do kompleksu badawczego. Chłopaki, nie uwierzycie, Discord jest na zewnątrz. Piorun popatrzył się jak szokowany, mówi, gdzie? Jaja sobie robisz? Nie, no patrzcie, stoi. Wyjrzeli przez okno. A ten tu czego chce? Znowu pożyczyć parę groszy, bo mu zabrakło na paliwo? Wyjdę i pogadam. Piorun wyszedł przed drzwi, podszedł do Discorda i mówi, co, w Equestrii paliwa już zabrakło, czy co? Mam taki problem. Wiecie, bo chciałbym posiedzieć tu z wami trochę, bo tam w Equestrii jest nudno, strasznie, już mi się zbrzydło. A tutaj słyszałem, dziewczyny mówią, że takie imprezy, balety. Tylko jest jedno ale. Żadnych odpierdzielców tu. Nie chcę żadnych wiewiórek na dwumetrowych szczudłach, deszczu czekolady, butelek wódki spadających z nieba i innych takich rzeczy. To jest warunek. No i oczywiście tego, co odwaliłeś w Ponywili i różnych takich innych, to by potem. Nie ma problemu, ja się dostosuję. Jeżeli będzie tak, jak ja mówię, to może zostać. Super, będziemy najlepszymi przyjaciółmi. Na pewno mnie polubisz. Celestia też cię lubiła, aż cię zamieniła w kamień, bo miała cię dosyć. Tamto to było nieporozumienie. Na pewno. Chodź, zaraz cię przywitasz. Tą panienkę to na pewno znasz. Zwłaszcza znam. Discord się rozejrzał. Niezły kawał zaplecza. Mamy tu dużo rzeczy. Jeżeli nie musisz, nie ruszaj niczego. Okej. Zrozumiałem. Gdzie by cię tu... Dobra. Tutaj będziesz mieszkał jak na razie. Niezłe... Co to jest? To są komputery, myślące maszyny. Tego nie rozumiem. Wiem, co to komputery. Przecież słyszałem, jak gadała Twilight o tym z koleżankami. Były tutaj miesiąc czasu. Podobno tu były takie balety, że się w głowie nie mieści. Czyli wszystko wiesz, nie muszę cię wprowadzać. Ten. Trixie jedzie do pracy. Starlight? Jest tu Starlight? Tak. Jest. A gdzie jest teraz? Na wyjeździe służbowym. Jej nie przeszkadzaj. Magia i te sprawy. Ale w waszym świecie? Nie mów. Tak, w naszym świecie. Niestety okazało się dziwnie, panie Discord, że elementy harmonii w świecie ludzi też działają. A to ciekawe, bo ja bym żebym pomyślał, że... To nie myśl. Od myślenia jesteśmy my. Zaczął liczyć na palcach. Lyra jest w Equestrii. Twilight jest u księżniczki. Derpy wyjechała na miesiąc. Derpy też tu przyjeżdża? Tak. A co, nie może? Praca listonosza jest bardzo Discord stresująca i ona cały tu odpoczywa. Masz tu kanapę, PlayStation, Xboxa, masz to, masz tamto, wieżę Hi-Fi, co tam sobie chcesz. Baw się, możesz sobie pizzę zamówić, tylko nie nawalaj rachunku nie wiadomo na jaką kasę. Okej, i tam masz butelkę Króla Jana. Co to jest? To co wtedy na imprezie. No właśnie. Dobra, a my jedziemy do roboty. Tylko nie spal chaty.
Co ty tam gadasz? Dobre te wasze te parówki. To są kabanosy. Byś nie wiedział. Dobra, to miłego dnia Discord, my lecimy. Wychodząc zamknął drzwi. Trixie podeszła do niego. Jak myślisz, będą problemy? Wątpię. A jeżeli coś odpierdzieli, to wiesz co zrobimy standardowo. No dobra. Ty jedź do roboty, się nie stresuj, my też jedziemy. I będzie dobrze. 5 godzin później telefon. Halo? To jest słuchaj, bo ten taki ekran na ścianie rozwaliłem. To nie mów, że rozwaliłeś telewizor. No to chyba tak się nazywa. Ten. Trzasnąłem go ogonem i przestał grać. Ale mocno czy lekko? Ekran jest popękany czy nie? Jakby to powiedzieć, no nie jest popękany, ale nie działa. To się włącza pilotem. Pilot leży na stoliku. O, już działa, no faktycznie. To się trzymaj. Piorun i Mirek wrócili z roboty i zobaczyli Saigon. O matko, powiedział. No, to żeś se lokatora ściągnął. Zamknij się. Discord, co tu odpierdalasz? Imprezowałem? Weź sprzątnij ten burdel. Bo jak dziewczyny zobaczą, to będzie kataklizm. I w tym momencie przyjechała Trixie. No to super, będzie bajka. Co tu się odwaliło? No właśnie, zobacz. Ten klient tutaj narobił Saigonu niezłego. Discord, do jasnej cholery, nie można cię zostawić samego, wszystko demolujesz i niszczysz. Bawiłem się. Dobra, dużo nie narobił. Discord, otwórz jakieś przejście w czasoprzestrzeni, czy jakąś tam wyrwę, wywalimy ten śmier... Ten Niki będzie dobrze. Discord, jak postanowił, tak zrobił, wywalili cały śmietnik w nicość i zamknął przejście. Będzie dobrze. Byle nam tu króliki o 2-metrowych szczudłach nie wylazły. Nie, te trzymam gdzie indziej. O kurde, dzwoni telefon. Mirek niesie już telefon. Halo? Witam. Księżniczka Luna. O. No, ach, trzeba tu ludzie dzwonią. No i możemy po prostu dalej... się bawić, powiedział Discord. Discord, do jasnej cholery, czy ty jesteś pogrzany? Wypiłeś pół butelki króla Jana, a teraz szalejesz i robisz tu Saigon. Sprzątaj to do cholery jasnej i będzie święty spokój. Czy może być coś gorszego? Nie wiem, stary, nie wiem, ale się dowiem. Dobra, będzie lepiej, lepsze dni mijały. A w ogóle tak skąd ty tu się wziąłeś? Nudziło mi się, więc do was się przytarabaniłem, bo dziewczyny mówiły, że tak fajnie tam jest u was w tym waszym no, laboratorium, czy jak to tam się zwija. Poza tym macie fajną rozrywkę, te wasze urządzenia do grania są fajne bardzo. Tak, właśnie widać. Discord pstryknął szponem i dwa nowe pady do Xboxa się pojawiły znikąd, a także do PlayStation. Odkupiłem. No to nie wątpimy. A jeszcze zapomniałbym. Klatka gorzały właśnie wylądowała przed telewizorem. O, a to dla was za rekompensatę ile czego wypiłem, a jeszcze macie to. Pstryknął kolejny raz i klatka piwa pojawiła się znikąd. No to widzę, że się dogadujemy. Czyli mogę zostać? Może zostać. Trixie wzięła w tym momencie piorunę na stronę. Ty chyba jesteś pogrzany. Jeżeli on tu zrobi, nie zrobi. Wie czym dysponujemy, dlatego nie zrobi. Spokojnie. Wszystko jest w dobrych rękach. Koniec
części czwartej, a raczej rozdziału.